A jak stworzyć stronę w Kreatorze Now? Czy potrzebujemy czegoś na start? Absolutnie nie. Stronę stworzymy wspólnie i to z prędkością światła. Zanim się obejrzysz, twoja strona będzie już gotowa. Bo w Now tworzenie strony jest łatwe i szybkie. A my zadbaliśmy o to, aby wystrzelenie twojej strony poszło błyskawicznie. Przejdźmy teraz na stronę cyberfolks.pl/now. Kliknij w przycisk rozpoczynający proces tworzenia strony. Wystarczy, że w kreatorze odpowiesz na kilka pytań dotyczących twojej firmy. Wybierz swoją branżę. Zaznacz usługi, jakie oferujesz. Wybierz słowa opisujące twój biznes. Podaj nazwę swojej firmy. Zaakceptuj regulamin i wpisz swój adres e-mail. Na ten adres mailowy otrzymasz informacje o swojej stronie internetowej. I zobacz, kawa nawet nie wypita, a twoja strona już jest gotowa, bo proces kreacji strony w Now to jedynie 60 sekund. Spójrzmy teraz na twoją nowo utworzoną stronę. Wszystko, czego szukają potencjalni klienci. Na stronie głównej znajdą atrakcyjnie przedstawione informacje o twoich usługach i twojej firmie, tak żeby mieli pewność, że do ciebie powinni trafić. Ale to nie wszystko. Znajdą również mapkę dojazdu i formularz kontaktowy, tak żeby mogli znaleźć twoją firmę czy zadać pytania w sposób szybki niczym błyskawica. Kreator Now przygotował również na dzień dobry podstrony o nas, nasza oferta, portfolio, blog, kontakt. Popatrz, jak dopasować stronę do twojej wizji. Wystarczy, że klikniesz w ten przycisk, dzięki czemu możesz zmienić kolor, czcionkę, zdjęcia, szablon, a także wylosować zupełnie nowy szablon. Na tym etapie możesz również zainstalować stronę na serwerze, klikając dalej, żeby móc prowadzić bardziej indywidualne zmiany. Twoja strona w dalszym ciągu będzie wtedy w wersji darmowej, testowej. Poczekaj moment i voilà, twoja strona jest już zainstalowana. W Now możesz samodzielnie edytować stronę, zawsze i wszędzie. W łatwy i szybki sposób dodasz nowe elementy z poziomu każdego urządzenia. Koniecznie przetestuj edytor na telefonie. W edytorze znajdziesz różne zakładki odpowiadające sekcjom i podstronom w witrynie. Informacje o firmie. W tym miejscu dodasz dane rejestrowe swojej firmy. NIP, REGON, KRS. Co ważne, możesz tutaj określić godziny otwarcia twojego biznesu, opis o nas, historię firmy, zdobyte nagrody oraz wyróżnienia, cechy unikalne firmy i logo. W tym miejscu zmienisz również zdjęcia pojawiające się w wielu miejscach na stronie. Baner strony głównej. W tej zakładce możesz zmienić teksty i zdjęcia znajdujące się na slajderze. Wystarczy, że klikniesz w trzy kropki i wybierzesz edytuj. Możesz również dodać nowy baner. Lista usług. Tutaj zmienisz informacje o świadczonych usługach, czyli docelowo podstronę nasza oferta. Lista realizacji. Zwróć uwagę, że tę podstronę możesz ukryć za pomocą zielonego paska. W tej zakładce edytujesz podstronę portfolio. Możesz zmienić, usunąć te dodane podczas kreacji, jak i dodać nowe realizacje. Blog. Podobnie jak w przypadku portfolio i tę stronę możesz ukryć lub aktywować. W tym miejscu zmienisz lub dodasz nowe wpisy blogowe. Zwróć uwagę na przycisk Generuj tekst. Możesz poprosić sztuczną inteligencję o napisanie nowego tekstu. Strony dodatkowe. W tym miejscu dodasz własną nową podstronę. Możesz zdecydować, czy strona pojawi się w menu. Dane kontaktowe. Tutaj natomiast edytujesz informacje znajdujące się w różnych miejscach na stronie. Na przykład dane kontaktowe w stopce oraz na podstronie kontakt. A jak wrócić do edytora Now, jeśli na moment zgubisz link? Niczym się nie martw. Przejdź na stronę logowania now.cyberfolks.pl. Następnie zaloguj się na swoje konto i zostaniesz przeniesiony do edytora Now. I pamiętaj, że zawsze możesz do nas napisać poprzez czat. Chętnie pomożemy. W Now zyskujesz możliwości tworzenia treści blogowych błyskawicznie, dzięki sztucznej inteligencji. Wystarczy, że przejdziesz do edytora, klikniesz blog, a następnie dodaj nowy wpis. Poprzez zaledwie kilka kliknięć stworzysz wpisy blogowe powiązane z tematyką twojego biznesu.
Pokażesz w ten sposób wyszukiwarce, że Twoja strona wyczerpująco odpowiada na frazy wpisywane przez użytkowników. Dzięki temu będzie o Tobie głośniej w internecie. A klienci szybciej Ciebie znajdą. W Kreatorze Now, w zależności od pakietu, masz dwie możliwości opublikowania strony. Pierwsza z nich to skorzystanie z naszej domyślnej domeny idle.pl. Ta opcja jest darmowa. Drugi sposób to podpięcie własnej, zarejestrowanej domeny. Stronę Now z łatwością opublikujesz pod domyślnym adresem. W tym celu zaloguj się do edytora Twojej strony. Kliknij ustawienia znajdujące się na dolnym pasku, a następnie przejdź do sekcji adres strony. Następnie wpisz adres, pod którym Twoja strona powinna się wyświetlać. W zależności od wybranego rozszerzenia domeny wybierz nie mam własnej domeny w przypadku rozszerzenia idle.pl lub mam własną domenę w przypadku posiadania domeny .pl. Możesz wpisać wyłącznie wolny, nieużywany przez nikogo innego adres. A jak wybrać adres domeny? Zobacz link w opisie pod tym filmem. W tym miejscu możesz również opublikować stronę w internecie, wybierając strona aktywna, a następnie klikając zapisz. Adres www dość istotnie wpływa na wartość strony internetowej, dlatego też nie może być dziełem przypadku. Musi być przemyślany, zgodny z ideą, ale co najważniejsze, trafiać do grupy docelowej. Twoja witryna to kopalnia bezcennych danych na temat użytkowników, ich zachowań oraz konkretne liczby, które wskazują, co działa, a co wymaga poprawy. A to wszystko pod warunkiem, że wykorzystujesz analitykę do badania Twojej strony. Jeśli tego nie robisz, to skuteczność Twoich działań wyniesie tyle, co prawdopodobieństwo deszczu na Saharze. A jak podepniesz Google Analytics do Now? 1. Zaloguj się do swojego edytora. 2. Po zalogowaniu się do edytora, przejdź w ustawienia, następnie kliknij Integracja Google. 3. Pobierz identyfikator pomiaru Google Analytics, aby wpisać go w panelu. Jak pobrać ten identyfikator, jeśli masz już konto? Zaloguj się do swojego konta Google Analytics. W panelu po lewej stronie znajdziesz zakładkę Administracja. Kliknij w nią. Następnie przejdź do sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych, gdzie znajdziesz pozycję Strumienie danych. Tu znajdziesz swój identyfikator. 4. Skopiuj identyfikator i wpisz go w sekcję Google Analytics 4 w pole Identyfikator w Kreatorze Now. Zapisz zmiany. Super, już wiesz jak stworzyć i jak rozwijać Twoją stronę w Kreatorze Now. Gratulacje! Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu stron internetowych, zasubskrybuj ten kanał. Natomiast, jeśli w trakcie oglądania pojawiły Ci się jakieś pytania, śmiało napisz je w komentarzu. Dzięki i do następnego. Cześć!